No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. A dzisiaj połowa listopada, więc co, zapraszam na listopadowe obejście mojego ogrodu. A od czego może zacznę, że o tej porze roku, w słoneczne dni, tło za moim ogrodem w sumie wygląda bardziej kolorowo niż mój ogród. No ale to, mówię, uroki tej pory roku, tylko spójrzcie przybliżę, całkiem fajnie w tych kolorach to wygląda. A tutaj, co my tu mamy? To jest Hesperantha szkarłatna, ona już kończy kwitnienie, myślę, u mnie, chociaż tam kilka jeszcze kwiatów widzę, że się będzie musiało otworzyć, ale mimo wszystko, jak na połowę listopada tak kwitnąca roślina, to naprawdę jest rewelacja. Naprawdę uwielbiam ją. Myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, będę musiał ich tu sadzić więcej, bo bardzo fajnie to będzie wyglądała taka kępa roślin o tej porze roku tak kwitnących. Cudo, po prostu cudo. Jeżyna rdzawa, po polsku, po angielsku wineberry, czyli to jest skrzyżowanie jakby owoców jeżynowych z winem, ale to chodzi tylko o to, że te pędy takie długie, te ich pędy już powoli przebawiają się na intensywnie czerwony kolor i to zimą będzie też dodatkowo ozdoba, te piękne czerwone pędy. Egzotyków tutaj już za dużo nie ma, może tutaj pojadę po kolei. Tutaj czarne forium, czy formium, czyli tęgosz mocny, to jest sobie na Black Velvet. Tu mam dwa krzaczki, powoli mi się rozgałęziają, rozkrzaczają. Myślę, że za kilka lat to będzie bardzo fajna ozdoba. Za nią Araucaria, czyli małpie drzewo. Już mówię, o tej porze roku cudownie wygląda, te pajęczyny tutaj przy niej na deszczu i jest już wyższa ode mnie. Już ma 2 metry, dwumetrowa Araucaria, 5 lat ode mnie u mnie w gruncie. Kupiłem jako 40-centymetrową małą roślinkę. Tutaj, jak zapałka, Kordelina Karokiri. Z jakiegoś powodu tutaj te liście mi coś marnieją. No nie wiem, zobaczymy, ale może po prostu musi się dłużej przygnieć w gruncie. A tu obok niej starzec, odmiana Angel Wings, poniszczony tymi naszymi wiatrami i deszczami. Czytałem dwie różne opinie. Jedna, że wytrzymuje minus 5, inna, że minus 10. Ja go nie wykopuję, zostawiam w gruncie. Zobaczymy, ile on wytrzyma. Tam z tyłu, obok porukowca, porukowiec już, odmiana Royal Purple, już gubi liście, a obok niego oczywiście moja karłatka niska. A tu obok starca, na tym stelażu zrobionym z bambusa. Spójrzcie, co ja tu mam. Przybliżę kamerę teraz, żebyśmy mogli zobaczyć. To jest powojnik kwitnący zimą, odmiana Lanzon Gem. I tylko spójrzcie. Myślę, że w Polsce on by nie dobrał, chyba z tego minus odporny do minus 60 czy do minus 12. Tak, on właśnie będzie mi przez zimę kwitł. To jest odmiana zimozielona. Tam ma troszkę więcej kwiatów jeszcze. Tutaj wiem, no przybliż się. Tutaj akurat ze małym ślimaczkiem. Myślę, że bardzo fajnie te kolory będą wyglądać zimą. Takie nakrapiane w czerwone, różowe kropki, kwiaty. A tutaj mówię, tu jest ich kilka więcej. Tu jest kolejny, ten dużo bardziej czerwony, bardziej rozbity. Tylko spójrz na te kolory. Piękne. O tej porze roku też mówię, rewelacja. Zresztą tutaj mam więcej tych kwiatów, one generalnie zwisają w dół. Ale już taki młody, świeżo posadzony w tym roku, już będzie mi kwitł.
Leicesteria piękne, odmiana Golden Lantern. Też potargana przez mrozy, przez te wiatry. To już widać, że no niestety te liście opadają. Ale jeśli przybliżymy, to tylko spójrzcie na to. Ona, mimo połowy listopada, ciągle mi tu jeszcze kwitnie. Już owadów zapalających nie ma o tej porze zbyt wiele. Nic tutaj nie widać, żeby latało. No, ale przynajmniej ptaki będą miały sobie co poskubać, bo bardzo mi tutaj te owoce lubią. Tutaj w tym roku też posadzono taki kilkubarwny tęgosz. Troszkę mu zajęło, żeby się tutaj przystosować. Miał trochę poniszczone korzenie, no ale chyba go odratowałem, bo tu już nowe pędy widać różowe. On ma generalnie kilka barw, zielony, żółty, różowy. Jak się rozrośnie, taki pełny pęd, pełny krzak, będzie bardzo fajnie tu wyglądał. A tu oczywiście zasłonięte. Co my tu mamy? Mały sabal minor. Czyli palma sabalowa. Jak widzicie, ogród już w jesiennej szacie, no ale ciągle tu jeszcze przyjemnie się chodzi. Nie jest dzisiaj specjalnie nawet zimno, więc jest fajnie. Tu jest tak, tu jest ta stara wiśnia, stara, no kilkuletnia, ale nie owocuje mi, także ona idzie do wycięcia. Na jej miejsce, jak już mówiłem w jednym z poprzednich filmów, przyjdzie magnolia, ta zimozielona magnolia grandiflora, odmiana kolumnowa zwarta, odmiana alta. Tu róże już, no to już po różach. Liście już oczywiście leżą. Tutaj surmia, mimo wszystko ciągle jeszcze ma te liście, taka talpa. No, nie spodziewałem się, że tak długo będzie liście w tym roku trzymała, świeżo posadzona, tym bardziej, że tylko spójrzcie, jaki to jest rozmiar, a zaplątała mi się ten liść. Jakie to ma liście? No to jest dużo większe niż moja twarz. Potężne liście, bardzo w kształcie serca, bardzo fajnie wyglądające. Młode wychodzą, purpurowe, o tej porze roku oczywiście już nie wygląda tak interesująco, ale ciągle taki rozmiar liścia ten ogród, myślę, zdobi. Tu moja egzotyczna rabata ciągle jeszcze jakoś wygląda. Tu łańcuchowa paproć Woodwardia. Zapomniałem nazwy. Woodwardia fimbriata. Ciągle jeszcze bardzo fajnie wygląda. To będzie potężna paproć. Obok niej to jest Fargesia bambus, odmiana gansu o purpurowych pędach. One teraz, mówię, cieniutkie, to tego jeszcze nie widać. Jak podrośnie, to będzie bardzo fajnie ten purpurowy kolor widać. To jest odmiana nie rozchodząca się, więc za bardzo mi się tutaj na tym ogrodzie nie rozprzestrzeni. Obok trochę karpus Nainital. To jest odmiana Fortunego, Fortuna i Nainital, potężnie rosnący. A tutaj fuksja. Fuksja Magellanica. Odmiana Versicolor. Spójrzcie tylko przybliżę. Spójrzcie tylko na te kolory tych liści. Czyż to nie cudownie wygląda? Tu te nowe jeszcze piękniej wychodzą. I mimo połowy listopada, spójrzcie, mimo że to młody krzaczek, świeżo posadzony, ona ciągle jeszcze mi kwitnie, ciągle nowe płonki kwiatowe się otwierają. Rewelacja. O tej porze roku takie kolory. Dlaczego? Dlaczego nie? A, i tutaj jeszcze zapomniałem powiedzieć. Na tej rabacie, daleko od domu, pierwszy z pierwiązków, ale tylko spójrzcie, jak on nam tu zakwitł. Całkiem fajnie, czy nie? Całkiem fajnie. Tutaj mahonia, odmiana Soft Cares, ciągle się nie zakwitła. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mi zakwitnie. Fascia polikarpa. Piękna, mrozoodporna, do minus 15. Fascia pochodząca z gór w Tajwanie. Potężne, takie palczaste liście. Rewelacyjnie to wygląda. Ja tego tu u siebie w ogóle nie zabezpieczam. A, jak pięknie rośnie. Preferuję miejsca cieniste.
Tutaj, leszczyna już mówię, przebarwia się. No dobra, to już te liście, myślę, że niebawem. To jest leszczyna pogięta, o tych pięknych, pogiętych pędach. Ja myślę, że te liście już niebawem nam pospadają. Bóg kolumnowy, odmiana Dałek Gold. To już te liście opadają. A tu pod nimi, to jest ten największy z moich ciemierników. Ten ciemiernik biały, potężny, już ma średnicę, przeszło 1 metr. A jak spojrzymy tam, widać pierwsze kwiaty już nam tutaj wychodzą, jak widzicie. Będzie ich w tym roku chyba wyjątkowo dużo znowu. Fajnie, bo to zimą jest przepiękna ozdoba ogrodu. On tu zwykle u mnie zaczyna kwitnąć w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Tutaj młode rośliny na tej mojej przyszłej dżungli. Ciągle to jakoś jeszcze wygląda. Kordyliny w tym roku posadzone, uprawione z nasion. Nasiona wysiane rok temu. Przyjęły się fajnie. Mam je w sumie tutaj 3. Jedna, a tu dwie będą blisko siebie, żeby troszeczkę to ciekawie wyglądało. Obok to jest w sumie drzewo truskawkowe. To jest odmiana kompakta, ta z mała zwadda. I spójrzcie, niebawem będzie nam kwitły. Właśnie one kwitną zwykle jesienią, późną jesienią. Myślę, że dlatego, że w tym roku wkopana, to tam i troszkę później zakwita, no ale mówię, o tej porze roku rośliny na krzaczku, które w sumie można później owoce zjeść. Czemu nie? A obok cyklamen dyskowaty, który teraz też zaczyna kwitnąć o tej porze. Tu mam ich kilka różnych odmian. Ten jest najpiękniejszy, tylko spójrzcie na te kolory. O tej porze roku też mówię przepięknie. On powinien kwitnąć mi tutaj przez całą zimę. A za nim facja japońska, facja japonika, odmiana spiderweb i też widzimy już, że niebawem zacznie kwitnąć, bo mamy ich pędy kwiatowe, mamy ich raz, dwa, trzy. Hortensja ogrodowa już przekwitła, ale te kwiaty, mówię, zostawiam, to będzie jakaś dodatkowa ozdoba zimą ogrodu. Tu jeszcze największy z tych dużych kwiatów ciągle jeszcze kwitnie. A obok niego bezczadne dwie odmiany. Odmiana Golden Tower i Black Tower. Golden Tower już praktycznie całe liście zgubiła. Owoce już też wyjedzone przez ptaki praktycznie, ale odmiana Black Tower ciągle te liście jeszcze ma. A obok nich Trachycarpus fortunei, odmiana Wagnerianus, czyli popularny Wagner. W tym roku wkopany. I to jest palma, która mi się tutaj rewelacyjnie przyjęła. Przepięknie wygląda. Rośnie jak na drożdżach. Jestem bardzo, ale to bardzo z tej palmy zadowolony. Tutaj rabata, którą będę jutro robił, więc na to, na bałagan, te kamienie nie patrzcie. Tu samosiejka z mojej Leisteri pięknej. Też jeszcze kwitnie, jak widzicie. A obok nich wsadzone pięć dni temu wsadzona machonia odmiana Vulcano. Spójrzcie tylko, jak pięknie będzie o tej porze roku nam tu kwitła. A tu jedna z głównych atrakcji mojego ogrodu zimą. Szeflera tajwaniana, mrozoodporna w moich warunkach. Wytrzymują dorosłe okazy, to już jest prawie dorosłe, wytrzymują minus 15 stopni. Ja jej u siebie nie zabezpieczam i proszę, jak to ładnie tropikalnie rośnie. Tutaj za mną zaraz spod domu to widać i mówię, rewelacyjnie to zimą wygląda. Czy gdy jest oszronione, czy przysypane śniegiem. Piękna, bardzo, ale to bardzo dekoracyjna roślina. Szeflera tajwaniana. A tutaj rabata tymczasowa z pierwiastkami. Tam obok worki, w których mam ziemię liściastą, którą będę używać w ogrodzie. Ale tutaj tak, proszę. Mówię, te pierwsze pierwiastki mi tutaj już kwitną. Listopad. A one
zaczynają sobie kwitnąć w najlepsze kolory. Zmieszanka kolorów, kilka różnych odmian, część półpełnych, część pachnących, część zupełnie różna, nie pamiętam już co tam sadziłem, jakie to są odmiany, ale tam mówię, nie spodziewałem się, że to mi zacznie kwitnąć już w listopadzie, ale nie narzekam, nie narzekam. I na koniec może jeszcze pokażę te dwa moje nowe ciemierniki, które kupiłem. To jest ciemiernik Sterna, odmiana Silver Dollar. I tu też już widzimy, że ma pierwsze pąki kwiatowe, więc myślę, że niebawem, może w styczniu, lutym nam zakwitnie. A tu drugi z tych ciemierników, ciemiernik niebieskawy, odmiana Green Marble. I tylko spójrzcie na to, co tu dziś odkryłem. Pierwszy kwiat już otwarty, a tych pąków kwiatowych ma dużo, dużo więcej. Zresztą piękne takie marmurkowe liście, bardzo fajnie. To myślę, że będzie wyglądało. Piękna, piękna odmiana. I to już dziś na tyle. Mówię, mimo listopada, ciągle to tu jeszcze jakoś w miarę wygląda ten ogród. Nawet chce się na niego wychodzić. Ciągle coś tam jeszcze kwitnie. Pierwsze rośliny, te, które kwitną zimą, już zakwitają. Nie narzekam. Przymrozków, mówię, jeszcze nie było. Mieliśmy już lata, że mieliśmy przymrozek praktycznie każdego dnia. W tym roku bardzo, bardzo łagodnie z nami się ta jesień obchodzi. Oczywiście te delikatne, niemrozodporne rośliny egzotyczne już wykopane. No ale myślę, ciągle jest fajnie. A teraz trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.